w marcu przed strajkiem, czyli w momencie ogłoszenia pogotowia strajkowego, podjęliśmy decyzję, że nie możemy być w MKZ-cie. Raz, że bardzo łatwo otoczyć i spacyfikować, więc musimy się przenieść na jakiś zakład, duży zakład, hutę czy kopalnię w centrum Katowic. I takim największym zakładem była huta Beldon. Łatwo było dotrzeć do huty wieloma ścieżkami, niekoniecznie przez bramę główną. I była świetnie położona, bo graniczyła z kopalnią Gotwal, która była po drugiej stronie ulicy. Potem się okazało, że nawet jest przejście podziemne między Gotwaltem a hutą Beldon. No i w ten sposób zainstalowaliśmy komitet strajkowy na hucie w Katowicach, w centrum Katowic. No była też możliwość przeniesienia się na hutę Katowice, ale ona nie była w centrum, prawda? Trzeba było do tej Dąbrowy dojechać i izolacja huty była znacznie łatwiejsza w Dąbrowie Górniczej, aniżeli w centrum Katowic. Przeniósł się tam cały komitet strajkowy. Ja odpowiadałam za łączność i zrobiłam wtedy z teorii grafów siatkę, w których zostały podłączone wszystkie zakłady, także dostawały informacje wieloźródłowe i zawsze główne zakłady były oparte na hutach, ale tych, które są w pobliżu kopalni. Przyjeżdżali też łącznicy z miast, także nawet przy odcięciu łączności byliśmy w stanie przekazać informacje. Była to straszna praca. Mi się udało to dzięki ojcu i synu, i synowi. Oni się nazywali Żuczkiewiczowie. I oni też byli jakimiś elektronikami czy z telekomunikacji. Opracowali też właśnie w zakładach, także znali się i na telexach, i na telefonach. Wyśmienicie się z nimi pracowało. Oni w zasadzie kierowali, nadzorowali łączność telexową, jak telefoniczną. Pracowała wtedy ze mną Anka Hebrowska, obecnie na emigracji. Ona studiowała wtedy na anglistyce i Czekaj z Chorzowa. Myśmy nie spali. Pierwsze dni myśmy w ogóle nie spali. Praca trwała całodobowo. Podczas strajku właśnie w kopalni Beldon wpadłam na pomysł zrobienia dokładnej siatki strajkowej, ale już nie opartej na wyczucie, ale opartej o topografię śląską. I zamówiłam wtedy w zakładach geodezyjnych przez Staszka Aloszko i Krysię Blacharczyk mapy. Dostałam dokładne mapy miast. Zaznaczaliśmy tam huty, kopalnie i pilnowaliśmy w ten sposób, robiąc te plany, żeby kopalnie, które mają ze sobą kontakt, czasami one łączyły się w wychodnikach nawet, żeby po prostu o nie oprzeć całą informację na Śląsku. Mieliśmy też kontakt z energetyką. Przygotowywaliśmy komunikację przez wysokie częstotliwości, przez PKP, bo wiadomo było, że tej łączności nie odetną. Ale ja dopiero w czasie tego strajku marcowego rozpoczęłam te prace. Niestety zostały one przerwane przez to, że MKZ się zmienił, MKZ Katowice praktycznie przestał istnieć. Mój pokój łączności został wydzielony. Nawet śmiali się, że pisali Służba Bezpieczeństwa Solidarności, ze względu na to, że ja mam bardzo charakterystyczny głos, którego nie sposób podrobić, nawet zwalniając czy przyspieszając. Jest bardzo charakterystyczny. Łącznie z tym zacinaniem się takim specyficznym, to ogłosiliśmy w zakładach, że tylko ja mam prawo potwierdzić lub odwołać strajk. Dlatego ja po prostu byłam szczególnie pilnowana na strajku. Zgłosili się do mnie pracownicy huty.
którzy pokazali mi przejście przez, no, ono było zamknięte na kratę, na kłódkę, przejście do kopalni Gottwald i tłumaczyli mi, że w razie gdyby był atak na hutę, to ja mam po prostu wziąć najważniejsze rzeczy i najważniejsze osoby, które są w stanie w konspiracji pracować i przejść na kopalnię. I pokazali mi też chłopaków z kopalni, którzy będą stali po drugiej stronie tego przejścia, żeby tylko z nimi się kontaktować. Sytuacja była wtedy taka, że myśmy nawet nie mieli pewności, czy wszyscy członkowie komisji zakładowej w hucie są w porządku. Także niektóre rzeczy były bardzo pilnowane. Myśmy byli zaharowani dosłownie na śmierć. Pierwsze kilka dni nie spałam ani minuty. Potem spaliśmy na podłodze w śpiworach. Można było po nas chodzić, ale byliśmy w stanie zdrzemnąć się na godzinkę, półtorej. Brakowało ludzi do pracy. Wtedy pierwszy raz widziałam, jak ludzie potrafią tylko kłapać mordą i snuć się. Po prostu snuć się. Wielu było mądrali, którzy się wymądrzali, ale rąk do pracy w ogóle nie było. A chodziło o proste rzeczy czasem. Zredagowanie komunikatu, przygotowanie jakiegoś tekstu. Nie, tego po prostu nie było. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze w MKZ-cie nikt nie był w stanie wydrukować ulotki i na ramce drukowałam ją osobiście z Jackiem Jagiełką. Myśmy pracowali w takich warunkach. Była nas garstka. 7 członków z zarządu, kilku pracowników i to było wszystko. A teraz w aparacie związkowym są setki ludzi i to wszystko jakoś zamiera. Nie wszystkich ja pamiętam, ponieważ wtedy naprawdę ja rzadko opuszczałam swój pokój. Był na pewno Rospochowski, był na pewno Jagiełka, była Baranowska. Pojawiał się chyba Górny, ale wszystkich członków zarządu nie jestem w stanie wymienić wtedy. I prosiliśmy bardzo, żeby ktoś z doradców przyjechał, ktoś z prawnych intelektualnie ludzi, którzy są w stanie pisać szybko teksty. Po prostu szybko, nie przygotowywać je parę godzin, tylko napisać w ciągu paru minut. I wtedy przyjechał Jasiu Łopuszański, bo Krzyżewski go pomógł, posłał, nie wiem dlaczego nie mógł sam przyjechać. Potrzebowaliśmy kogoś, kto potrafi sprawnie napisać tekst w ciągu paru minut, który potrafi ocenić sytuację, który potrafi zbierać wiadomości spoza zakładów, prawda? Bo te informacje myśmy mieli, ale trzeba było po prostu mieć kogoś jeszcze sprawnego do pomocy. I Krzyżewski przysłał wtedy Jasia Łopuszańskiego. Nie wiem, dlaczego nie mógł przyjechać sam. A Jasiu przyjechał, w pierwsze dni oczywiście trochę pomagał, ale jak już atmosfera gęstniała, to Łopuszański stwierdził, że on ma żonę, on się boi, że mogą ją aresztować, że mogą wprowadzić jakiś stan wyjątkowy w Polsce, więc ja zaproponowałam Łopuszańskiemu, żeby żona przyjechała na Śląsk, bo tu jest najbezpieczniej, bo tu jest dżungla, tu jest parę milionów ludzi, tu najłatwiej się zgubić. I powiedziałam mu, że ja ją skieruję do mojej matki, która nie dość, że z przedwojennej dwójki, to jeszcze w konspiracji była w wywiadzie Armii Krajowej w Stanisławowie. Bezpośrednio z szefem okręgu Hermanem współpracowała. Więc ona ją naprawdę dobrze schowa. Łopuszański stwierdził, że on ma żonę, on jest mężczyzną, on odpowiada za rodzinę, żona jest w ciąży i on musi jechać do domu, żeby się zaopiekować rodziną. Wtedy zaproponowałam mu, że jeśli będzie wprowadzony stan wyjątkowy, to najbezpieczniej jest na Śląsku. Zaproponowałem, żeby przywiózł żonę, że tu jest parę milionów ludzi, miasta połączone i najłatwiej się zgubić.
a ja go skieruję, ją skieruję do mojej mamy, która przed wojną była żoną kapitana dwójki, sama była w dwójce, a w czasie wojny w AK, w wywiadzie AK bezpośrednio współpracowała z Hermanem, dowódcą okręgu Stanisławowskiego. To będzie po prostu najbezpieczniejsza. Łopuszański wtedy powiedział mi, że on jest mężczyzną i on odczuwa obowiązek zajęcia się rodziną i on musi jechać, ponieważ jego żona jest w ciąży i on musi przy niej być, zapewnić jej bezpieczeństwo. Ja wtedy się wściekłam i powiedziałam, no tak, ty jesteś mężczyzną, a ja jestem kobietą. Ja na strajku zostaję, bo zostać muszę, a też mam matkę starą, jestem jedynaczką, mam męża i też chcę założyć rodzinę i mieć dzieci. I ty jako mężczyzna uciekasz, a ja zostaję na strajku. Myśmy byli praktycznie w tym samym wieku, chyba nawet z tego samego rocznika. Dla mnie to był szok. I byłam tak wściekła, że powiedziałam mu prosto w oczy, nie myśl, ja ci będę do końca życia o tym mówiła publicznie, bo za swoje czyny się odpowiada. I pamiętaj, że zostawiasz kobietę samą na strajku. I teraz, jak ciebie braknie, to wszystkie rzeczy, które ty się miałeś zajmować, będę się zajmowała ja. Oprócz tego kierowania całym przebiegiem informacji, czyli wysyłania informacji, robienia komunikatów i ściągania informacji z poszczególnych komisji zakładowych. To, że ja wytrzymałam tę całą gotowość strajkową, to jest naprawdę cud. Rozmawiałam chwilę po wyjeździe Łopuszańskiego z Jackiem Górnym. Jacek Górny powiedział, że on ściąga w takim razie Andrzeja Czuma. Andrzej Czuma przyjechał praktycznie natychmiast. Powiadomiliśmy go, że po prostu Łopuszański podkulił ogon i uciekł. I Czuma z nami został, redagował teksty. Tylko, że Czuma był od nas starszy, on był starszy od nas prawie 20 lat. Myśmy mieli wtedy po 26, 7, Jacek był parę lat po 30, a Czuma był po 50 już wtedy. Więc jego sprawność była mniejsza. On oczywiście miał doświadczenie ogromne i dzięki temu był przydatny bardzo. Myśmy po prostu odsapnęli. Poza tym Czuma wpadł na pomysł, żeby wydawać dziennik. I myśmy po prostu zaczęli wtedy powolutku wydawać Wiadomości Katowickie, które utrzymały się po strajku również. Także przyjazd Czumy to po prostu był wielki plus dla MKZ-u. Poza tym Czuma był znany nie dość, że z ruchu, prawda, czyli z wysadzania Muzeum Lenina, więc dla nas to było bożyszcze prawie że, ale również z ruchu obrony praw człowieka i obywatela, z tak zwanego ROPCIA. Więc to było duże wzmocnienie MKZ-u Katowice. Czuma praktycznie zamieszkał w MKZ-cie, tam takie pokoiki były. Redagował, wydawał już nawet po strajku.